Dzisiaj w naszym podcaście Fizyka bez zamulania temat awiacji. 17 grudnia 2023 roku mija dokładnie 120 lat od pamiętnego, ikonicznego lotu braci Wright flyerem w Kitty Hawk w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych nad wiecznym Atlantykiem. Te 12 sekund lotu zmieniło historię naszej cywilizacji, troszkę tak jak mały krok Neila Armstronga na Księżycu był wielkim skokiem ludzkości. Krótki lot braci Wright rozpoczął wielki boom awiacji na całym świecie. Naszym gościem na naszym pokładzie studia 504 jest dr Wiesław Wróblewski z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, wiem, że pana pasją zawodową i życiową jest technika lotnicza. Są to statki powietrzne ogólnie, ich eksploatacja, ich diagnostyka, ale także symulatory i systemy bezzałogowe. Są to te wszystkie elementy, wytyczają właściwie inżynierię lotniczą, więc, ale tak podstawowym zajęciem, którym się zajmuję, to jest eksploatacja statków powietrznych, bardzo szeroko rozumiana pod kątem przygotowania statków powietrznych do lotu, bo to trzeba w ten sposób tak powiedzieć, czyli ta część obsługowa. Tak, o tym skomplikowanym życiu awiacji, o modułowości, o wielu systemach, jakie tutaj wchodzą, opowiemy. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan być dzisiaj naszym gościem i opowiedzieć o tych kuluarach techniki samolotowej, ale nie tylko. No, jest mi bardzo przyjemnie. Tak. Ja może zacznę od jeszcze krótkiego przypomnienia, że bracia Wright w 1903 roku skonstruowali i wznieśli się na te 12 sekund samolotem, który miał płócienne skrzydła z silnikiem benzynowym, ale co ciekawe, to byli hobbyści, to byli pasjonaci. Oni zajmowali się wcześniej maszynami drukarskimi, naprawą rowerów i ich konstrukcją. Samolot Flyer w obecnych pieniądzach kosztowałby dzisiaj około 30 tysięcy dolarów. Tak naprawdę czarnym koniem, człowiekiem, który miał wygrać ten wyścig z czasem, był Samuel Langley, amerykański fizyk, inżynier, astronom. On zasłynął z badań nad fizyką Słońca, ale jego bezzałogowiec rozbił się. I to jest ciekawe, i to jest pasjonujące, że wygrali właśnie pasjonaci. Desperaci, którzy chcieli się za wszelką cenę wznieść w górę. Czy można karkołomnie streścić historię awiacji? To był pewien przełom, czyli bracia Wright wyznaczyli pewną granicę. Natomiast rozwój lotnictwa to jest dużo, dużo wcześniej. To jest cała historia. Pierw marzenia o lataniu, a więc patrzyliśmy w niebo. Patrzyliśmy w gwiazdy, chcieliśmy latać. W średniowieczu były wyobrażenia, czyli sztuka. Sztuka, która nawiązywała do chęci podboju. Tu dużo właśnie było tych akcentów w mitach różnego, na różnych częściach świata. Malowidła naścienne, różne zresztą. Potem wyrażenia pisarze, którzy pasjonowali się w pisaniu książek science fiction. Okazało się, że wcale tak nie było to science fiction, nie? Czyli mieliśmy marzenia. Potem zaczęło się urealnianie, a więc pewne eksperymenty, teorie, rozwijanie teorii. No to Leonardo da Vinci, pierwsze takie próby. Budowa modeli ciekawych, różnych rozwiązań. Następnie pojawiły się pierwsze badania nad aerodynamiką, co pozwoliło na zbudowanie pierwszych latających maszyn, szybowców. Potem balony były wcześniej. Tak. Potem szybowce, potem pojawiły się sterowce troszeczkę po balonach, szybowce. Po szybowcach poszło to w kierunku samolotów. Potem pojawił się śmigłowiec. Niewiele dłużej później, bo w 1907 roku bodajże. Sikorski. To był Kalej. Kalej.
Kale. Okay. Sikorski zasłynął później. Później zasłynął, później. Potem, potem poszliśmy w bardzo szybki rozwój lotnictwa, potem śmigłowce, no i skończyliśmy gdzie? No w kosmosie. Na razie. A co nas czeka? Może podbój gwiazd. Czy to prawda, że koncepcja samolotu, jeśli chodzi o jak gdyby rozrysowanie tej konstrukcji, wszystkich systemów, była stworzona przez George'a Cayleya pod koniec XVIII wieku? Czego zabrakło? Cayley w zasadzie był prekursorem aeronamiki. On zaczynał, pisał prace związane z aeronamiką. Na pewno utorowało to drogę do budowy szybowców i potem samolotów, no bo tu pojawił się w międzyczasie Otto Lilienthal, który zbudował pierwszy szybowiec, wykonał pierwsze loty szybowce. To, co też ciekawe, to byli znowu bracia, Gustav i Otto Lilienthal, a więc też bracia, też fabryka rowerów, a więc mamy gdzieś wspólne elementy takie, które łączyły braci Wright z Lilienthalem. Zresztą bracia Wright wzorowali się wiele na osiągnięciach Lilienthala. Tak. To jest ciekawy wątek. To były rzeczywiście family business, to znaczy to byli bracia. Również Etienne i Joseph Montgolfier, czyli baloniarze. Baloniarze, którzy mieli znowu fabrykę papieru i przez przypadek odkryli, że woskowany papier nie przepuszcza powietrza. I mogli ogrzać to powietrze i to utorowało drogę do zbudowania pierwszego balonu na ogrzane powietrze. Chociaż balony dużo wcześniej się pojawiły, bo już około 2000 lat temu w Chinach były wykorzystywane jako zabawki. Zresztą tam się pojawiły latawce, latające smoki, też rodzaj zabawki, powiedzmy jakiegoś elementu uświetniającego święta smoka. Potem też tam pojawiły się jakieś 400 lat przed Chrystusem, pojawiły się pierwsze bączki, które naśladowały lot śmigłowca. Co ciekawe, napędzane były, to były dwa wirniki dwuopatowe, które były napędzane przez naciągniętą linę napiętą na łuk. I po prostu napędzało, rozkręcało i powstał tak, bo tak funkcjonował. Oczywiście to były pewne modele, ale to były właśnie takie już realne takie elementy, które pozwalały gdzieś tam zbudować rzeczywiście w przyszłości coś takiego. Czyli to gdzieś tonie w mrokach, prawda, naszej przyszłości, ta pasja, żeby się wznieść. Ale a propos Cayleya, to prawdopodobnie potwierdzi pan, zabrakło siły nośnej, zabrakło silnika. Generalnie to są czasy, gdzie w zasadzie dominował silnik parowy. Wobec tego trudno byłoby się na takim silniku wznieść. Próbowano budować takie silniki. Zresztą pewne modele powstawały. Zresztą ciekawe były mechanizmy, bo pierwsze samoloty czy śmigłowce powstawały z napędem na przykład sprężynowym, gumowym. Także to, co znano, próbowano zastosować do budowy samolotów, śmigłowców. Tutaj, jak pojawił się silnik benzynowy, pozwoliło to na budowę efektywną ze względu na to, że stosunkowo niska masa przy dużej mocy, co pozwoliło na to, żeby można zbudować było samoloty i śmigłowce, bo to jest ten kierunek. Muszę się przyznać, że utkwiła mi jakoś w głowie taka opinia Lorda Kelvina, guru fizyki przed Einsteinem z czasów wiktoriańskiej Anglii, który stwierdził, że lotnictwo praktycznie nie ma przyszłości. To jest pewna nadinterpretacja pewnego pisma, bo złożył on pismo do prezesa czy szefa Akademii Nauk, gdzie wyrażał się, że nie widzi przyszłości dla lotnictwa czy dla obiektów, które poruszają się na zasadzie innej jak balony czy sterowce. I to była nadinterpretacja, bo on nie stwierdzał, że nie widzi, że samolot, tylko że niestety nie widzi przyszłości. Dlatego zresztą to samo powtórzyło się, bracia Wright to samo stwierdzili o śmigłowcach, że nie widzą przyszłości dla tego typu obiektów latających. Okazało się, że historia pokazała, że jednak jest to przyszłość, no ale wiadomo, na tym poziomie techniki, rozwoju techniki i technologii, były tu pewne trudności, problemy, które nie pozwalały zbudować bardzo efektywnych tych obiektów latających. A to jest ciekawe. To mnie troszkę zaskakuje jako laika, dlatego że z tego, co pan mówi, to koncepcja lotu takiego pionowo do góry, jak śmigłowiec, jak gdyby byłaby rozważana przed samolotami.
czyli jak gdyby po balonach ludzie, po sterowcach ludzie chcieli tą drogą iść dalej, prawda? Tak, próbowali, tak. Budowano różne rozwiązania, natomiast no, pojawiały się pewne problemy, które były nie do przeskoczenia ze względu na to, że nie znano jeszcze dynamiki śmigła. Zresztą nasz konstruktor, inżynier naukowiec Drzewiecki właśnie rozwinął teorię śmigła, ale to już późniejsze czasy. Samoloty RWD. No, natomiast próbowano budować różne te obiekty, wzorując się na tym, co jest. Budowano układy sztywne. No, jeżeli chodzi o sztywny układ widnika nośnego, ma on pewną wadę poważną, która powoduje to, że śmigłowiec po uruchomieniu widnika nośnego on się wzniesie i przewróci. Po prostu i nawet jak się spojrzy na pierwsze filmy, gdzie powstawały te śrubowce jeszcze czasami nazywane, później pojawił się helikopter, potem śmigłowiec, a więc to różne te nazwy były, że wznosił się i przewracał się na prawą stronę. W każdym razie pojawiał się tutaj moment niezrównoważony. Dopiero jak jeden z inżynierów, Jurjew, rosyjski inżynier, wynalazł tarczę sterującą, co pozwoliło na zmianę w różnym położeniu łopat, pozwoliło to na zbudowanie efektywnego śmigłowca. To był chyba 1910 rok, gdzie Jurjew wyznalazł tarczę sterującą. Tak, w tej branży wszystko opiera się na szczegółach, ale o tym jeszcze będzie okazja za chwilkę porozmawiać. Pozostańmy może na chwilę przy balonach braci Montgolfier. To byli też ludzie zajmujący się czymś innym na początku. To byli fachowcy od papieru. No i zauważyli, że papier napełniony ciepłym powietrzem będzie lżejszy od naszego normalnego powietrza. Podobno pokazali taki pierwszy lot przed Ludwikiem XVI, jeszcze przed rewolucją francuską. Zdaje się, że na pokładzie tego balonu była kaczka, kogut i zdaje się owca. Tak. No ale problemem był brak sterowności. Pewnym rozwiązaniem okazał się sterowiec. To jest połowa XIX wieku. Henry G. Ford. Balon na ogrzane powietrze, no mają tą tendencję, że zresztą do dzisiaj nie da się sterować balonem. Po prostu jak wiatr zawieje, tak balon musi polecieć. Nie ma na to innego wyjścia. Natomiast potem rozwinęły się na bazie tego sterowce, które posiadały własne silniki i można było z nimi sterować. Oczywiście manewrowość takiego obiektu, który ma ponad 100 metrów długości i średnicę kilkudziesięciu metrów, no jest kilkunastu metrów, to jest bardzo ciężka sprawa, dlatego że ma bardzo duże opory. Stąd wiatr jednak tu jest znacznym czynnikiem i sterowcami nie dało się startować czy lądować przy silnych wiatrach. Natomiast no, rzeczywiście sterowce były tym rozwiązaniem, które przyczyniło się do pojawienia się transportu długodystansowego, no bo one zaczęły pierwsze przecierać szlaki właśnie lotów długodystansowych. No, pierwsze linie to przecież Berlin, Nowy Jork, gdzie latały właśnie... Hindenburg, no właśnie to są pierwsze sterowce, które no, potem były używane jeszcze w I wojnie światowej, próbowano ich użyć jako ciężkich bombowców. No, skończyło się to fatalnie ze względu na to, że no, podstawową wadą sterowców było to, że były napełniane wodorem. No, wodór niestety w połączeniu z tlenem tworzy mieszankę wybuchową, łatwopalną, no, wręcz wybuchową. Wobec chemicy tego, no, się... i fizycy to wiedzą. Zresztą zdaje się, że na początku historii baloniarstwa bodajże Charles w Anglii również napełniał pierwsze balony wodorem, co się tragicznie kończyło, prawda? Dochodziło do wybuchów. No on jeszcze popełnił podstawowy błąd, bo on chciał połączyć dwa elementy, ogrzane powietrze i wodór. No, to się musiało skończyć fatalnie. Powiemy o tym później. Procedury lotnicze zapisane są ludzką krwią. No niestety, tak to wygląda. Panie doktorze, a wróćmy jeszcze do sterowca Giffarda. To jest połowa XIX wieku. Te loty transportowe sterowców, widziano w tym dużą przyszłość, no zakończyły się tragicznie. Chodzi o wielki wybuch na pokładzie Hindenburga, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób, nad Nowym Jorkiem.
Tak, podczas podchodzenia do lądowania w Nowym Jorku. Do dzisiaj nie ma jednoznacznej opinii na temat tego, co było przyczyną. Rozważa się różne, no ponieważ była burzowa atmosfera, wobec tego rozważa się przeskok iskry, która mogła zainicjować pożar. Podejście, różnica potencjałów, a więc podejście i zetknięcie się z wieżą, bo tam nastąpiło zetknięcie, przeskok iskry i też to mogło spowodować. A więc tutaj różnie, tym bardziej, że w powietrzu występuje tarcie i to jeżeli chodzi o elektryczność statyczną, mamy z tym problem w lotnictwie, no bo na skutek pocierania się dwóch materiałów, przepływającego powietrza, pokrycie samolotu czy pokrycie właśnie takiego sterowca, następowało jego elektryzowanie, a więc powstawała różnica potencjałów, która mogła spowodować rozładowanie poprzez zetknięcie. Tak. No oprócz tych transportów transoceanicznych, sterowce służyły do podboju geograficznego, słynne loty Nobilego właśnie w sterowcu Norsz, a potem Norge. A później Italia, która była pobłogosławiona przez samego Mussoliniego i wystartowała. No Italia niestety rozbiła się wtedy w akcji ratunkowej, zginął samolotem lecący sam Amundsen. Ale może zostawmy sterowce. Kolejnym krokiem, o jakim pan wspomniał, były szybowce. I tutaj mamy również braci. No, Otto bracie. I Gustav. Gustav Lilienthal. Obaj zajmowali się budową, z tym, że ponieważ Otto był tym, który wykonał pierwsze skoki i najbardziej się tym interesował, po prostu brat jego tam nie uczestniczył w tym, stąd przypisuje się podbicie przestrzeni powietrznej właśnie Lilienthalowi, właśnie jako pierwszemu szybownikowi, pierwszemu człowiekowi, który oderwał się od ziemi w udanym locie, bo tu musimy. To tak. Oczywiście udany lot to skoki z nasypu piaskowego kilkudziesięciometrowe, no ale były to pierwsze skoki rzeczywiście, którego... Natomiast Otto Lilienthal jeszcze, w ogóle bracia mają duże zasługi dla rozwoju ornamiki. Oni pierwsi stwierdzili, że kształt skrzydła ma znaczenie, że czym bardziej wysklepione skrzydło, tym większą wytwarza siłę nośną, a więc już to są już początki ornamiki, już podejścia poważnego do badań nad ornamiką. Tutaj zdaje się też jest taka przejmująca historia. Otto Lilienthal zginął w czasie swoich eksperymentalnych lotów, ale zachował się z honorem do końca. No zgadza się. Nie pamiętam dokładnie. To prawie pod koniec XIX wieku spadł z wysokości 15 metrów w czasie nieudanej. No, ponoć wpadł w korkociąg i uderzył w ziemię. Miał przetrącony kręgosłup. Jak go wynoszono, to on stwierdził, że no, to tak w dowolnym tłumaczeniu takim, że powiedzmy nauka wymaga poświęceń. To tak to z tego wynikało. Był przytomny, natomiast no, niestety na następny dzień zmarł na skutek obrażeń. To była pierwsza ofiara. Jest, zdaje się, bardzo ładny akcent polski w szybowcach, w lotniarstwie. Chodzi o Tańskiego. Tak, to jest pierwszy prekursor, który budował w Polsce, w ogóle zajmował się ornamiką statków powietrznych. Budował pierwsze właśnie szybowce, które nazwał lotnia. Nie? Stąd też mamy nazwę lotnia, nie? Lotniarstwo. Polska nazwa. Też zbudował specjalną rampę po to, żeby z niej zeskakiwać. No mówi się tutaj, że pierwsze loty wykonywał z rampy, potem próbował, tak samo zresztą jak Lilienthal, z nasypu, potem próbowali rozpędzać się pod wiatr, próbowali skoków. No były to skoki, raczej nie loty. No tu trzeba troszeczkę inaczej patrzymy teraz na loty. To były pierwsze skoki kilkumetrowe do kilkudziesięciu metrów. Natomiast nie były to takie loty w naszym pojęciu, nie? Jakbyśmy na to spojrzeli. Tak samo, no, tak samo braci Wright. No to był skok. To nie był wielki sekundy. Lot. Ale no sekundy, no to kilka sekund. W sumie, jeżeli chodzi o braci Wright, no to ten pierwszy lot to w zasadzie odbył się no, trochę wcześniej, bo 14 grudnia, gdzie starszy brat Wilburn wystartował na flyer. Natomiast no, podają tam różne źródła, że utrzymał się w powietrzu 3,5 sekundy do 4 sekund, wykonał lot 12 metrów do 36, dlatego że to nie było udokumentowane, nie było tam komisji, która by to zbadała. Nie było prasy, bo oni zaprosili prasę, oficjalnie przygotowali się, zresztą bardzo ciekawi byli to ludzie zapobiegliwi, dlatego że swój patent na rozwiązania, stosowanie sterowania, bo chodziło tu o sterowanie, opatentowali znacznie wcześniej po to, żeby mieć patent. Patent został chyba dopiero w 1906 roku przyznany, ale rzeczywiście za
zadbali o to, żeby po prostu odpowiednio nagłośnić tą sytuację. No niestety lot Wilburna skończył się, no powiedzmy, nie tragicznie, bo tu nie było tragedii, natomiast uszkodzeniem samolotu, gdzie po prostu zarył nosem w piasek. Stąd nie uznaje się tego pierwszego lotu zakończonego. No ale jest to pierwszy wypadek lotniczy. Pierwsza kraksa. Ale oficjalnie 3 dni później, 17 grudnia. To oficjalnie. No i to Oliver wygrał tutaj w rzucie z monetą, bo bracia się sprzeczali do końca, który ma z nich wykonać ten pierwszy lot. Wobec tego zadecydowała moneta. No wygrał ten młodszy Oliver. A jak to było ze śmigłowcem? No bo rzeczywiście wspomniał pan, panie doktorze, że Leonardo da Vinci już miał w swoich szkicownikach helikoptery, prawda? Helikalny ruch śmigieł. No ale później ludzie rozpoczęli te swoje pomysły konstrukcyjne. Tam były, zdaje się, jakieś pasy transmisyjne. No to między innymi Cornu, który Francuz rumuńskiego pochodzenia, który budował, też miał fabrykę właśnie rowerów. I co ciekawe, no, pasy transmisyjne, tam szerokości bodajże 6 cm, długości 12 metrów, o ile pamiętam, ten pas transmisyjny, napędzał coś w rodzaju kół szprychowych, takie jak do roweru stosowane, na których były rozpięte śmigła. Znowu rower się przewija. Dlatego, że mieli, no to była wówczas technika jednak sprzodująca, jakaś pokazująca, że człowiek może się poruszać w inny sposób, niż tylko chodząc czy konno jeżdżą. W każdym razie no, ten napędzał, ten Cornu wykonał pierwszy lot, powiedzmy pierwszy lot śmigłowcem. Oczywiście ten lot to jest bardzo duże ogólnienie, dlatego że on zniósł się na kilka metrów i był przytrzymywany, dlatego że nie był niestateczny i byłoby ciężko, no wywróciłby się, wobec tego go podtrzymywano, przytrzymywano z ziemi, uniósł się na 1,5 bodajże metra nad ziemią, no ale był to pierwszy uznany lot śmigłowca, nie? W 1907 roku, chyba w listopadzie gdzieś tak to się odbyło. Ale takim nazwiskiem dla mnie jako laika awiacji, takim nazwiskiem związanym ze śmigłowcem jest Igor Sikorski przez Y na końcu. To jest Rosjanin, który wyemigrował do Ameryki. Tak, pierwsze konstrukcje Sikorskiego powstawały jeszcze jako badawcze prototypy takie, które pozwoliły potem na zbudowanie śmigłowca jeszcze w carskiej Rosji. Potem wyemigrował do Stanów i w Stanach Zjednoczonych. Z tym, że sam Sikorski przyznawał, że on nie jest tym, który wymyślił, czy zbudował pierwszy śmigłowiec, on go rozwinął. I on zawsze mówi, że on rozwinął śmigłowce. Natomiast takim za ojca to są tutaj, no Cornu to jest ten, który wytyczył tą drogę i był pierwszy. Natomiast tu Focke, konstruktor niemiecki, który budował pierwsze śmigłowce, które praktycznie się sprawdziły. No tutaj jeszcze i Piasecki był taki znany konstruktor. No my też mieliśmy swoich konstruktorów, no ale to już okres powojenny, nie? Gdzie mieliśmy swoich konstruktorów. O tym za chwileczkę chciałbym porozmawiać. No właśnie, Flyer zniósł się w Kitty Hawk na te 12 sekund. Zdaje się, że Flyer 3 obleciał już Statuę Wolności, a potem były różne rekordy lotnicze. No przelot nad kanałem La Manche, prawda? Potem no, pierwsza wojna światowa. Samoloty zostały wykorzystane do celów bojowych. To znaczy, zawsze musimy spojrzeć na to, że takie sytuacje kryzysowe, w którym jest wojna, napędzają rozwój techniki, technologii, między innymi lotniczej, bo to nie tylko lotnictwo się w tym czasie rozwijało, ale rozwijało się silnie. No, pierwsza wojna światowa pokazała, że lotnictwo może się być wykorzystane w celach bojowych. U nas po pierwszej wojnie światowej pojawiło się wiele konkursów. Celem konkursów było budowanie jak najlepszej, właśnie napędzenie tych technologii. Pojawiły się challenge, a więc konkursy samolotów turystycznych, gdzie no, próbowano samoloty budować, lekkie konstrukcje, które szybko by się oderwały od ziemi, byłyby przydatne do turystyki. Potem pojawiły się loty, powiedzmy, międzykontynentalne, gdzie długodystansowe. Jeżeli chodzi o loty turystyczne, te challenge, które my zresztą też żeśmy zwyciężali, bo na Wilgura, nie? Natomiast one pozwoliły na rozwój szybkich samolotów, samolotów myśliwskich. I te samoloty, które tam powstały, były w pewnym sensie prekursorami samolotów myśliwskich z II wojny światowej. One napędziły, bo to były lata 30, 32, 33 rok, 34.
Natomiast jeżeli chodzi o te loty rekordowe właśnie przez Atlantyk, Charles Lindbergh, tu właśnie te przeloty rekordowe pozwoliły na rozwój transportu lotniczego, bo one pokazały, że samolotami można pokonywać duże odległości. One się przyczyniły do rozwoju przede wszystkim samolotów bombowych, bo zaraz była II wojna światowa i to był ten kierunek. No potem pojawił się, pod koniec II wojny światowej pojawił się silnik odrzutowy. Wobec tego no, po II wojnie światowej jeszcze bombowce przerabiano i właściwie modyfikowano w taki sposób, że uzyskać samoloty pasażerskie. Rodowód samolotów pasażerskich to bombowce. No tak, to stamtąd się wzięło, bo to były samoloty przeznaczone do przewożenia dużych ładunków. No przed II wojną światową w zasadzie samoloty latały na krótkich dystansach, raczej były to samoloty pasażerskie, były pierwsze linie lotnicze, no bo już w latach 30. w Polsce przecież PLLOT powstał. A więc lotnictwo się rozwijało, ale to długodystansowe rozwinęło się po II wojnie światowej. No i teraz mamy tą turystykę, która pozwala na to, że dzisiaj jest zimno na dworze, a możemy zaraz polecieć sobie na Teneryfę i za te kilka godzin za 3-4 godziny jesteśmy już w ciepłym klimacie i możemy zwiedzać kraje ciepłe. Troszeczkę wyjdę teraz w przód naszej rozmowy, ale może warto to powiedzieć teraz. Rocznie lata na świecie około 5 miliardów ludzi. To jest niesamowita liczba, biorąc pod uwagę, że jest nas wszystkich 8, prawda, z hakiem chyba. Więc to jest niesamowita sytuacja. Ile ludzi jest w powietrzu na przykład cały czas? To może być kwestia 100 tysięcy, prawda? No zgadza się, że to są duże liczby, no ale też popatrzmy, że lotnictwo jest duże. Z drugiej strony lubimy się przemieszczać, lubimy zwiedzać sami, lubimy jeździć na wczasy. I z drugiej strony bardzo dużo jest lotów biznesowych, no bo ludzie przemieszczają się po to, żeby załatwiać różne sprawy w biznesie przede wszystkim. Nie? Oni nabijają troszkę to. No, chyba turystyka bardziej nabija, bo to jest chyba ten główny kierunek i turystyka, ruch turystyczny. Zresztą jak spojrzymy na przepustowość lotnisk nawet w Polsce, no 7 milionów przez Okęcie, to jest dużo. Właśnie, patrząc na Polskę, to nie jest tylko jedno lotnisko w Polsce. Wobec tego no, jednak te loty turystyczne to jest gro przewozów. No, daleko nam do takich hubów i lotnisk jak Chicago. Start i lądowanie co 2 sekundy bodajże. No tak, tam operacja lotnicza, no jest start lub lądowanie, to jest co 2 sekundy. Ten czas operacyjny się mocno skraca. No w Polsce takiego obciążenia nie mamy, ale no planuje się, że pod Łodzią powstanie ten hub taki tak zwany, duże lotnisko polskie. Czy... O tym jeszcze chciałbym porozmawiać. Czy możemy wrócić do tych początków, bo padło tutaj nazwisko Żwirki i Wigury, tego duetu. Ciekawe, pilot i konstruktor, prawda? No. Był taki moment, że zdaje się w sierpniu 1932 roku po wygranym konkursie lotniczym Żwirki i Wigury w Berlinie w 1932 roku wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. No tak, bo to potem zresztą też żeśmy odnotowali zwycięstwa, bo w ten czas mieliśmy silną grupę inżynierów i silną grupę właśnie świetnych pilotów. Natomiast wzięło się to, co po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku przyjęliśmy majątek, powiedzmy, lotniczy, tu, bo nie tylko jeden, ale między innymi w postaci różnych statków powietrznych, bardzo różnorodnych. Po drugie, nasi inżynierowie, mechanicy wywodzili się z trzech zaborów. Wobec tego mieliśmy tutaj na różnym poziomie i do różnych konstrukcji byli przyzwyczajeni. Te konstrukcje mocno się różniły między sobą. W Polsce w tym czasie zaczęto myśleć o rozbudowie i budowie lotnictwa, bo zaczęło się ono sprawdzać w takim sposób, że po prostu żeśmy zakupywali licencje i nasi inżynierowie, produkując samoloty, rozwijali swoje umiejętności i na bazie tego budowali już swoje konstrukcje, czyli pierwowzór był gdzieś w licencji, bo tak to wyglądało. Zresztą do dzisiaj takie rzeczy się... Zresztą żaden inżynier nie buduje wszystkiego od podstaw, po prostu poprawia. To jest cały czas. Poprawiamy wszystko i wszędzie i zawsze budujemy coś nowego. Oczywiście nam się wydaje, że to jest rewolucyjne, ale ono gdzieś tam wynika z przebiegu historii, z jakich rozwiązań. No w lotnictwie też jest ta ciągłość, że ciągle modyfikujemy, ciągle coś poprawiamy. Małe kroki, cały czas. Cały czas małymi krokami. No pierwsze konstrukcje, jak spojrzymy, no jak były, no to tak jak spojrzy się na nie, no to one trochę z przodu wyglądają jak most, bo to górny płat, dolny płat połączony ze strzałami, bo to umiano budować. Jak się pojawiły jednopłaty, to też. Samolot a most. A most, to jest połączone. Bo
takie konstrukcje umieliśmy budować, natomiast na temat lotnictwa nie wiedzieliśmy nic. Wobec tego no, trzeba było skądś te wzory inżynierskie brać. Wykorzystywaliśmy materiały takie, jakie były w ten czas dostępne. No to przede wszystkim drewno, płótno, czasami nawet papier. Potem się sklejka, no i metal, no, przede wszystkim nawiązania różnego typu, usztywnienia. Potem to przeszło już ewolucję, gdzie powiedzmy pojawił się duraluminium jako ten stop, który spełniał wymagania lotnicze. Pojawiły się pierwsze statki metalowe powietrzne. No ale jeszcze wracając, jak pojawiły się jednopłaty, to dodatkowym elementem stały się struny. Druty strunowe, ze względu na to, że to skrzydło, nie umiano budować skrzydeł wolnonośnych, tak jak teraz one są, bo nie ma na zewnątrz żadnych elementów. Natomiast no, trzeba było... otrzymują jak... samolot. No prawda? Właśnie. Tak. I one, a natomiast trzeba było te skrzydła trzymać przy kadłubie. Wobec tego, co robiono? Linkami. Budowano wysięgnik do góry sztywny i druty strunowe rozciągano do skrzydła i je usztywniano w ten sposób, żeby się trzymało. No problem był z regulacją tego. Liny się, te struny się luzowały, wobec tego inżynierowie, znaczy właściwie mechanicy mieli ciągle problem z naciągiem tego. No to wszystko szybko ewoluowało. I czy można powiedzieć, że przed II wojną światową, a nawet w czasie, kiedy jeszcze nie znano praw aerodynamiki tak naprawdę, nie zgłębiono ich do końca, piloci absolutnie ryzykowali życiem, prawda? To raczej jest okres przed pierwszą wojną pierwsza wojna światowa. Druga wojna światowa, tu już aerodynamika była na dość znacznym poziomie. Wysokim. O okresie przedwojennym. Natomiast ten okres przedwojenny to jest właśnie budowa teorii, rozwijanie teorii aerodynamicznych. No tutaj, co było nieznane, no to loty naddźwiękowe, bo jeszcze uważano, że w zasadzie z takimi prędkościami człowiek nie będzie mógł się poruszać. No pojawiła się ta bariera prędkości, uważano, że ta prędkość jest nieosiągalna. No koniec II wojny światowej okazał się, że można, bo pojawiły się samoloty, które z napędem nawet tłukowym, ale w locie nurkowym osiągały prędkość okołodźwiękową, a więc no ponad 1000 km/h. Wobec tego zaczęto myśleć, jak ją przekroczyć. No to umożliwił silnik odrzutowy. Silnik odrzutowy, no i kształt skrzydła, który ewoluował. Skrzydła proste okazały się nieprzydatne do budowy samolotu z napędem odrzutowym. I zwróćmy uwagę, że wszystkie samoloty z napędem odrzutowym mają skrzydła skośne. No oczywiście nie mówimy tutaj o pasażerskich, które są inną konstrukcją, ale samoloty szybkie, latające z dużymi prędkościami naddźwiękowymi, muszą mieć dość wysublimowane skrzydło. Jak spojrzymy na Tu-144, czy na Concorda, czy Kometa. Na samoloty kiedyś. Bojowe wszelkie, no Kometa. Kiedyś tak. I to nas prowadzi w pewien sposób do takiego fundamentalnego pytania, które musi paść w ramach fizyki bez zamulania. Mówimy tutaj o pewnych podstawowych ideach też fizycznych. Dlaczego samolot lata? I czy to jest banalne pytanie? Pytanie nie jest banalne, natomiast z punktu widzenia wyjaśnienia zasady, to są bardzo skomplikowane teorie. Poznaliśmy pewne prawa fizyki i stąd zrozumieliśmy, na czym polega, czym jest lot, czym jest powstawanie siły nośnej. I tu jest kilka elementów, które się na to składają. No tutaj mówimy o prawie ciągłości, nie? Tu mówimy o prawie Bernoulliego, tu mówimy o efekcie Coandy, a więc mamy pewne elementy, które wiążą się w jedną i powodują to, pokazują nam, jak to zjawisko powstaje. Uogólniając, no tutaj jeszcze kształt skrzydła ma duże znaczenie, nie? Te wszystkie elementy no, ze sobą się wiążą, nie? Prawo ciągłości, prawo Bernoulliego sprowadzają nas do tego, że skrzydło jest opływane w taki sposób, że na górze powstaje podciśnienie na większe niż na dolnej powierzchni skrzydła. Wobec tego no, mamy tą siłę nośną. Powiedzmy zjawisko Coandy powoduje to, że mamy przyleganie warstwy przyściennej, ona jest trzymana przy skrzydle, nie oddala się od niego, no oczywiście do pewnych kątów natarcia, w pewnym momencie pojawiają się zjawiska, no niestety turbulentne, które powodują zaburzenie, zwiększenie oporów, co stąd mamy krytyczne kąty natarcia, do których samoloty mogą latać, a więc są to te elementy, które powiedzmy wyjaśniają. Oczywiście duże znaczenie ma kształt skrzydła, tak to zauważył Lienthal, skrzydło profilu, czyli przekroju poprzecznym, bardzo wysklepionym, daje większą siłę nośną
od profilu, który jest, no, powiedzmy, płaskowypukły, a więc dwuwypukły. No. Natomiast no, ma jedną wadę. Stwarza bardzo duży opór. Wobec tego przy małych prędkościach lotów szybowych, w samolotach wolnych, to się sprawdza. No już wysklepione skrzydło nie bardzo. Skrzydło, ale podwójnie wysklepione. A podwójnie, tak, to się już sprawdza. Ale Lilienthal już by, zgodnie z jego teorią, to byśmy już nie mogli latać samolotami szybkimi, bo pojawiłyby się zjawiska, które no, gwałtownie zwiększałby nam się opór i nie powodował to, żeby ten samolot nie bardzo chciał się nam wznosić. No ale potem, jak już powstało lotnictwo odrzutowe, no to tam już zaczęto stosować zupełnie inne profile, ale związane z kryzysem falowym, który rozwija się na skrzydle po przekroczeniu prędkości dźwięku. Samoloty nie latają z prędkością dźwięku, muszą przekroczyć tą barierę, dlatego że pojawiają się tam zjawiska, które są tak zwane niestacjonarne, a więc mamy pewne zjawiska, które powodują, no, powiedzmy, niewłaściwe zachowanie samolotu, tak bardzo ogólniając, i samoloty z reguły na tym zakresie nie mogą latać, bo po prostu nie byłyby w stanie. No, z tego przeskakujemy tą prędkość dźwięku i latamy z prędkościami większymi, gdzie możemy już nad tym zapanować. Jako fizyk mam taką wewnętrzną potrzebę i trochę sumienie dydaktyczne też mnie tutaj kusi, żeby jeszcze wrócić dla słuchaczy do takiego bardziej szczegółowego popatrzenia na te prawa dające możliwość lotu. To jest, mądrze mówiąc, tak zwane zjawisko, z tego wynika, synergiczne, czyli powstaje coś nowego w korelacji z tymi składowymi, prawda? I podobno jest trochę tak, jak z lataniem samolotu, jak z jazdą na rowerze. Ludziom się wydawało, że to jest, prawda, prosty efekt żyroskopowy, ale to tak nie jest. Tu wchodzi mnóstwo detali, kształt widełek, kwestia równowagi. Jest to skomplikowana rzecz. Dopiero dzisiaj się to okazuje. I chyba podobnie jest z lataniem samolotu. To znaczy, przede wszystkim na początku mamy zasadę, proszę wybaczyć, ale kusi mnie to, zasadę względności Galileusza, bo to powietrze naciera na samolot. On jak gdyby był w spoczynku. Po drugie, jednak kąt natarcia skrzydeł, dobrze mówię, daje siłę nośną, bo to jest siła, zmiana pędu w czasie, prawda? Kąt natarcia skrzydeł. Po trzecie, Lilienthal już to zauważył z tego, co pan mówi, profil, no i prawo Bernoulliego, taki opływ, że strugi powietrza szybciej wędrują nad skrzydłem niż pod skrzydłem. Tak, zgadza się. I to jest to podciśnienie. No i w końcu ten efekt koandy, czyli przylegania. Czy to ma coś wspólnego z taką zabawą? Ja się tym zajmowałem, szczerze przyznam, i widzę dzieciaki, które też to robią. Piłeczka ping-pongowa na strudze, na suszarce, prawda? No, można pod dużym kątem ją pokazać. I ona będzie się utrzymywała. Ona się będzie utrzymywała. To jest ten efekt przylegania. I ten efekt pompuje też powietrze w dół, prawda, samolotu, bo strugi przylegają. Także to wszystko daje siłę nośną. Ale, jak pan wspomniał, panie doktorze, zabawa zaczyna się, kiedy mamy fizykę nieliniową, turbulentną, i mogę powiedzieć, te samoloty odrzutowe latają na wirach. Też są takie, które latają na wirach. No, wracając do tego, no, jeżeli spojrzymy, jak powstaje siła nośna, zwróćmy uwagę, że latawce wytwarzają siłę nośną, a nie mają profilu, nie? No właśnie, a mają powierzchnię. Tak. Powierzchnię, która jest umieszczona pod pewnym kątem do napływających strun powietrza. I to powoduje powstawanie siły nośnej. To odczuwamy też, ta siła oporu i jednocześnie generowana siła nośna. Jak się poruszamy pod wiatr, to samo czujemy. Oczywiście jesteśmy za ciężcy, żeby się unieść, ale kartka powietrza, no niestety nam się uniesie, czy liść nam stąd pofrunie. Wobec tego, no, jest to jedno z tych zjawisk, które, no, oczywiście opływ jeszcze zwiększa to. Silniki mamy po to, żeby stworzyć ten sztuczny wiatr, czyli żeby samolot poruszał się do przodu, wytwarzają tą siłę ciągu. Współczesne lotnictwo, takie jak samoloty F-16, MiG-29, mają specjalne napływy z przodu, które są przed skrzydłem głównym. Są to napływy,
które tworzą wir, na który się układa pod skrzydłem. W rozwoju lotnictwa najpierw mieliśmy skrzydła stałe, potem proste, potem skośne, potem pojawiła się zmienna geometria. Jej żywot był bardzo krótki ze względu na to, że zmienna geometria charakteryzuje się tym, że potrzebuje dużych mas, ze względu na to, że te skrzydła, tą część ruchomą trzeba jednak zamocować i ją przemieścić. Wobec tego tutaj hydraulika, siła, no żeby uzyskać duże siły, no trzeba jednak trochę masy na samolocie wozić. No, zawsze w samolocie zależy nam, no, jak chcemy coś wozić, to zależy nam na to, żeby jak największą masę przewozić, żeby na czym zarobić. Stąd podczas badań, to powiedz ciekawe, bo też to uznaje się, że przynajmniej taka legenda krąży, że w Moskiewskim Instytucie Awiacji MAI studenci nudzili się i w czasie badań różne modyfikacje skrzydła zrobili. No i zrobili taki napływ, który w tunelu aerodynamicznym zaczął wykazywać ciekawe zjawisko. Skrzydło zwiększyło swoją nośność. Zaczęli dociekać, co się stało i okazuje się, że odpowiednio ukształtowany ten napływ z przodu powoduje powstawanie wiru, który układa się pod skrzydłem. Powstawanie wiru pod skrzydłem zwiększa jego siłę nośną, aż w taki sposób, że przy znacznie mniejszych, czyli powiedzmy inaczej, że to zjawisko powodowało to, że nawet te samoloty z takim napływem lepiej się zachowały jako zmiennej geometrii. Zmienna geometria, jak i mechanizacja skrzydła, która się tam rozwijała, powodowała, była po to, żeby zmniejszyć prędkości startu i lądowania, no bo samoloty naddźwiękowe są przystosowane do dużych prędkości. No wysuwanie tych części, chowanie. No, natomiast no, źle się zachowują przy małych prędkościach. No, znowu też musimy mieć racjonalne prędkości podejścia do lądowania, no bo podejście z prędkością 300, 400, 500 km na godzinę byłoby bardzo ryzykowne. Wobec tego, żeby tą prędkość zmniejszyć, no to zbudowano mechanizację, między innymi tego typu. Dla samolotów myśliwskich układanie się tego wiru spowodowało, że stały się bardziej manewrowe, no i przesunęły znacznie kąt krytyczny natarcia. Jeżeli chodzi o klasyczne rozwiązania, no to jest powiedzmy tak rzędu 15 do 20 krytyczny stopni. Nachylenie skrzydeł. Tak, tak. Czyli to jest ten krytyczny kąt natarcia, przy którym już się, powyżej którego się nie lata. Natomiast dla samolotów, które mają tego typu napływ, no zwiększono to do 45-50 stopni, a więc znacznie wyższe. Zresztą tego typu rozwiązanie też powodowało powstanie nowych powiedzmy figur akrobatycznych w lotnictwie. Ta słynna kobra wykonywana przez rosyjskich pilotów. No, nie tylko rosyjskich. No, Francuzi też to ładnie robią. Tak, ale Rosjanie zapoczątkowali to i pokazali pierwsi. Stąd się przyjęło właśnie, że to Rosjanie robią. A to rzeczywiście na innych samolotach, zresztą Amerykanie też na swoich to robią. Także to nie jest już... Kluczem jest siła nośna. Kluczem jest siła nośna. Żeby mieć siłę nośną, musimy mieć odpowiednią prędkość. Żeby mieć odpowiednią prędkość, potrzeba paliwa. Czy na temat paliwa lotniczego i a może jednak silników, od tego zacznijmy. Parę słów moglibyśmy powiedzieć. No silniki dość, to znaczy okres powiedzmy początków lotnictwa to były silniki tłokowe, rzędowe. Jeden tłok czasami, bo to takie rozwiązania były. Potem one się rozwijały, ewoluowały. Pojawiły się silniki gwiazdowe. Była taka ewolucja w kierunku silników gwiazdowych, chłodzonych powietrzem. No, efektywność chłodzenia, no tutaj... To jest trudne do opracowania i zachowania stałych parametrów, żeby ten silnik się nie przegrzewał, czy nie był niedogrzany. Stąd problemy były różnego typu. Zaczęto stosować chłodzenie. Znowu silniki gwiazdowe pokazały, że jest pewien problem widoczności z kabiny. Bo jak silnik gwiazdowy mamy na nosie, to mało co przez niego widzimy przy starcie. Wobec tego pojawiły się silniki, wrócono do silników rzędowych. No, nawet 12-cylindrowych potężnych silników. Co ciekawe, na niektórych samolotach nawet stosowano silniki czołgowe w II wojnie światowej. Słynny U-2, tam był silnik czołgowy zastosowany do napędu tego samolotu. Potężny silnik o potężnej mocy. No, co ciekawe, tam przez wał miał prowadzone działko, także działko strzelał przez kołpak śmigła, nie? Bo tak można, bo w kołpaku było zamontowane i przez wał cały był. Natomiast ten kierunek rozwijał się. II wojna światowa to jest rozwijanie się silników z napędem śmigłowym. Pojawiły się jeszcze takie rozwiązanie dość ciekawe z wirującymi tłokami, a więc tak że jesteśmy, że wiruje nam śmigło, a też jeszcze okazało się, że mogą wirować i tłoki.
No, po druga wojna światowa, koniec II wojny światowej, to 1944 rok, budowanie efektywnego silnika odrzutowego. Nad nim pracowano już dużo wcześniej, ale w 1944 pojawił się Bangui pierwszy taki silnik i zaczęto je stosować. No, Niemcy równolegle w tym czasie też już zaczęli, z tym, że Niemcy zaczęli od silników rakietowych, bo one były stosowane w samolotach. Nie no tylko, i... niechlubne rakiety V2. No, czy... no to znaczy, no V1 Werner to miał... No, a V1 znowu miał dość ciekawy silnik pulsacyjny. Tam był taki silnik przepływowy, który nie posiadał sprężarki, a więc troszeczkę inaczej działał. Musiał, no, po to, żeby mógł działać, to musiał być rozpędzony do pewnej prędkości, żeby tak nastąpił tak zwany spręż dynamiczny, a więc sprężanie na skutek, no, powiedzmy, tłoczenia do małej przestrzeni dużej ilości powietrza. No i potem silniki turbinowe, silniki odrzutowe, które się pojawiły. Najpierw no, silniki jednoprzepływowe, potem dwuprzepływowe. No teraz powstały wentylatorowe, no, które są. Ale zwróćmy uwagę, że też się rozwinęły silniki turbinowe, silniki śmigłowe i śmigłowcowe, które też ewoluowały i w tej chwili mamy też przecież nadal samoloty z napędem turbinowym, napędem śmigłowym. No a na śmigłowcach no, mamy te turbinowe, śmigłowcowe. Jak słucham pana jako eksperta od tej techniki, Jako teoretyk jestem trochę znokautowany tymi detalami. I taka pojawia się w mojej głowie rzecz. Te rzeczy, te urządzenia nie mogą zawieść. Od tego zależy ludzkie życie i to w dużej liczbie. Nie chcielibyśmy latać samolotami, które zawodzą, tak. A więc musi być bardzo niezawodne. No a to rzutuje na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest priorytetem w lotnictwie. Jeżeli spojrzymy na statystyki, to katastrof lotniczych jest stosunkowo niewiele. To znaczy prawdopodobieństwo zginięcia człowieka w katastrofie lotniczej musiałby żyć chyba 3600 lat, żeby na pewno się to zdarzyło, a więc no raczej to jest mało prawdopodobne. Co boli, to skala wypadków pojedynczych. No, musimy się, niestety to jest bardzo medialne, a z drugiej strony no, ginie jednorazowo dużo ludzi. No i ponosimy bardzo duże szkody materialne. Natomiast na pewno jest to wyznacznik rozwoju technologii, rozwoju, no z czego to wynika? Wynika to ze specyfiki lotnictwa. Lotnictwo charakteryzuje się tym, że no, samoloty muszą być jednak lekkie, żeby no, przewozić jak najwięcej bagażu, najwięcej ludzi, żeby być efektywnym. Wobec tego, no, jeżeli tak, to musimy z czegoś rezygnować. Czyli musimy tak budować konstrukcję, żeby była jak najlżejsza. No, a jak chcemy coś mieć silne i mocne, to powinniśmy dać dużo materiału, żeby było wytrzymałe. Wobec tego no, jest to pewna optymalizacja. Czyli właśnie przy najmniejszej masie chcemy osiągnąć jak największą wytrzymałość i sztywność. Czy to prawda, że kobieta na szpilkach przebiłaby pokrycie? O, to nie tylko na szpilkach, jakbyśmy tak. Znaczy, pokrycie jest bardzo cienkie na samolotach. Pokrycie przenosi tylko rozłożone siły aerodynamiczne, stąd jest bardzo cieniutkie, blachy rzędu 0,3 mm, 0,4. Wyobrażalnie ci. No, jeżeli spojrzeli, nawet w internecie można znaleźć ciekawe zdjęcia pokazujące efekty zderzenia z ptakami. Jeżeli ptak uderzając w skrzydło potrafi je przebić. Znam taki przypadek z lotnictwa bojowego, gdzie zderzenie z bocianem skutkowało tym, że szyba pancerna przednia została przebita przez bociana. No, ale możemy sobie wyobrazić, że samolot leciał prędkością około dźwiękową i bocian się wmeldował. No, to zadziała jak pocisk kumulacyjny. I to spowodowało przebicie szyby, która ma grubość około 5 cm. I to jest specjalnie przygotowana, która ma wytrzymać przecież odłamki. Natomiast jak spojrzymy... Szkoda mi tego bociana. No, pilot też miał, ale pilot wylądował bezpiecznie, przeżył w samolocie bojowym, natomiast to uratowało go to, co ciekawe, w samolotach bojowych za szybą pancerną znajduje się wyświetlacz, celownik, taki wyświetlacz, na którym wyświetlana jest siatka celownika. To jest tak zwany przeziernikowy i na tym się rozpryznął. Ta masa, która już przeszła przez to rozpryznęła, stąd pilotowi się nic nie stało. Był tylko oblepiony masą tą krwistą, jak wylądował. To raz, że tłumaczył, że wylądował, to po masku lądował, bo prawie nic nie widział. Z drugiej strony wyglądał strasznie, bo cały był oblepiony tą masą z piórami. Jak wysiadał z kabiny, to jakiś stwór. Natomiast no, lekarze po zbadaniu stwierdzili, że nic mu się nie stało. No, najbardziej chyba przeżył to technik, który musiał wysprzątać, bo ponoć, no powiedzmy, wymiotował niesamowicie, jak to czyścił tą kabinę. Nie wiem, czy nasza załoga nie wytnie tego fragmentu. No dobrze. To dla ludzi o silnych nerwach.
Jakie są przyczyny takich tragicznych wypadków? Czy to mogą być, gęsi? Zdaje się, że ten samolot, który lądował na rzece Hudson w Nowym Jorku, prawda? Tam on się zderzył ze stadem gęsi. O bezpieczeństwie latania decydują czasami drobiazgi. I to naprawdę drobiazgi. Straciliśmy Concorda, rozbił się w katastrofie Concord, którego przyczyną katastrofy był pozostawiony kawałek blachy za $2-3 na drodze startowej. Pęknięcie opony na tej blasze i odrzucenie tej blachy w kierunku zbiornika spowodowało przebicie zbiornika i pożar na samolocie. Trzeba tu pamiętać, że samoloty do startu są zatankowane prawie zawsze do pełna i połowa masy samolotu to jest paliwo. W skrzydłach. Znaczy nie tylko, ale przede wszystkim w skrzydłach. Ale nie tylko, bo i w tylnej części kadłuba, czasami w stateczniku pionowym. Ale generalnie to są skrzydła. I to jest połowa masy, która unosi się w powietrze. A więc to jest cysterna. Tak. Czyli niewielki, nawet niewielki przeciek może powodować do katastrofy. Tu jeszcze zaważyła sytuacja, gdzie samolot był już po tym takim krytycznym momencie, gdzie musiał wystartować. Nie mógł hamować. Wobec tego, jak wystartował, już nie miał siły, nie miał możliwości wykonywania lotu, po prostu rozbił się. I to była przyczyna. Zwróćmy uwagę, jak niewielki element zadecydował o życiu około 200 ludzi i o przetrwaniu samolotu, który wart był kilka milionów dolarów, kilkadziesiąt. Przypomina mi się taki samurajski kodeks Bushido, żeby traktować małą rzecz śmiertelnie poważnie, a wielkie lekkie. No, takie jest życie. Takim jednym z przypadków, takich dość też dramatycznym i dość ciekawym, bo sprawa była niewyjaśniona chyba przez około 6 lat, gdzie pierwsza katastrofa się zdarzyła, to dwie katastrofy były z tej przyczyny. Samoloty, wyłączyły się silniki w powietrzu i samoloty się rozbiły. Komisja, badając przyczyny katastrofy, nie stwierdziła, nie znalazła żadnych przyczyn. Wszystko było sprawne, a jednak samolot się nie utrzymał w powietrzu. Przepad to jest chyba taki termin. No to przepad. To znaczy on po prostu, silniki się włączyły, nie miał prędkości, lotem szybowym nie był w stanie wykonać lotu, po prostu się rozbił. Po 6 latach bodajże była następna katastrofa, która też właśnie nie stwierdzono żadnej przyczyny. Zaczęto się zastanawiać. Jeden z inżynierów po roku badań stwierdził, że a może to paliwo, woda w paliwie. I okazało się, że woda tak zwana zdyspersowana, rozpuszczona w paliwie, w niskich temperaturach, na wysokościach, gdzie latają samoloty, to jest około 11 kilometrów, te samoloty komunikacyjne. Temperatura tam jest niska? No około minus 56 stopni. No to woda ta zaczęła się wytrącać w postaci kryształków lodu, osiadła na filtrach i zatkała przepływ paliwa do silników. No samoloty, silniki się wyłączyły, samoloty spadły. Przebadano tą sprawę i rzeczywiście okazało się, że tak jest i znaleziono wyjaśnienie. Dlaczego nie można było ustalić? Dlatego, że jak samolot się rozbił, nastąpił pożar, śladu po lodzie nie było. I to był ten problem, który... Dla porucznika Colombo trochę. Stąd teraz w lotnictwie na przykład obowiązkiem jest badanie paliwa, oprócz tego, że robi się badania standardowe, na zawartość właśnie wody rozpuszczonej w paliwie. Rozpuszczonej, nie tej widocznej, tylko tej właśnie mocno rozpuszczonej, zdyspersowanej. A problem jest w tym, że paliwa są silnie higroskopijne, a więc zaciągają nam wilgoć z powietrza. A więc musimy tutaj dbać, to jest ta procedura. I tu też jest pokazane, jak to badanie wypadku przyczynia się do poprawy procedur, czyli pojawiło się zjawisko niekorzystne, które zdecydowało o życiu i śmierci ludzi. Wobec tego budujemy system profilaktyczny i już z tego powodu nigdy nie zdarzyła się katastrofa. To jest taki klasyczny przykład tak zwanych czarnych łabędzi, o których mówiliśmy w podcaście. To są takie unknowns, unknown. To znaczy to są niewiadome, których kompletnie nie znamy. One są poza horyzontem, w tym sensie, że dopiero wypadki uzbieżniają kolejne, prawda, unacześnienia sprzętu. Niestety, to bardzo bolesne. Niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Nie mamy aż takiej wyobraźni, która pozwoli nam wszystkie sytuacje powiedzmy określić. Stąd lotnictwo uczy się na własnych błędach. Zresztą tak jak my, ludzie, uczymy się na własnych błędach. I to, ale prawda. W lotnictwie jest to, że
staramy się już nie dopuścić do tego, żeby ktoś drugi, żeby inna osoba czy inny sposób został popełniany ten sam błąd. Czyli zabezpieczamy się, budujemy cały system projektyczny. Stąd, jeżeli katastrofa jest niewyjaśniona, nie zamyka się postępowania, tylko toczy się ono aż do momentu się wyjaśnia, aż znajdzie się sytuacja, gdzie jesteśmy w stanie to wyjaśnić. Bywają takie katastrofy, gdzie latami się bada, nie przerywa się tego, dopóki nie ustalimy rzeczywistej przyczyny. Zdaje się, że częstym problemem z tego, co słyszałem, to jest zaburzenie tego przyrządu do pomiaru prędkości samolotu ciśnieniowego. Ono się może jakoś zatkać, prawda? To znaczy, no tu bywają różne sytuacje, stąd, ponieważ zdarzały się przypadki obmarznięcia odbiorników ciśnień, a odbiorniki ciśnień podają ciśnienie statyczne i dynamiczne, stąd pilot wie, z jaką prędkością się porusza, na jakiej wysokości. To są, no, oczywiście są jeszcze inne przyrządowania, ale to jest podstawowy przyrząd barometryczny. Tak. Te przyrządy, na bazie tych przyrządów też sygnały odbierają komputery pokładowe. Było kilka katastrof w lotnictwie i wojskowym, i cywilnym związanym ze złym działaniem. Tu oblodzenie ma duże znaczenie, z tym, że piloci zobowiązani są włączyć ogrzewanie odbiorników ciśnień, no bo w momencie, gdy zawiedzie, chociaż jak zapomną i zdarzały się takie sytuacje, doprowadzili w lotnictwie wojskowym, znam taki przypadek, że nastąpiło rozbicie samolotu właśnie z powodu pilot zginął w czasie, gdy źle interpretował i sam doprowadził do włączenia silnika, bo po prostu tak mu się zdawało, że prędkość jest nadmierna. To znaczy, tak ogólnie rzecz biorąc, wykonywał oblot samolotu na dużej wysokości z prędkością naddźwiękową. No i stwierdził, że samolot on zmienia garetkę gazu, tak ogólnie rzecz biorąc, zmniejsza prędkość silnika, a prędkość nadal się utrzymuje zmniejszając prędkość obrotową silnika, doprowadził do jego wyłączenia. No co się potem okazało, zamarzły mu odbiorniki, ci nie utrzymywały duży sygnał na wskaźniku dużej wysokości i dużej prędkości. On chcąc to zmienić, no próbował to zmniejszyć. Doprowadził do przepadnięcia i rozbicia samolotu. Przepadnięcie samolotu, to jest żargon w branży. Tak. Ale są tacy fachowcy, to chyba są byli piloci wojskowi, którzy potrafią wylądować jak szybowcem dużym samolotem pasażerskim. No to się stało właśnie w Nowym Jorku. To znaczy taki przypadek, to u nas też mamy ten przypadek na Boeingu, lądowanie Wrony, słynne zresztą. Kapitan Wrona. Tak jest, ze schowanym podwoziem. To też wymagało specyficznych umiejętności. Taki lądowań się nie robi, raczej się unika. No, tu nie było wyjścia. Tak samo jak lądowanie na rzece Hudson. Nie? Natomiast, 2009. No tak, to jest ten czas. W każdym razie były też w liniach kanadyjskich był taki przypadek, że ze względu na złe zatankowanie paliwa wynikające z przejścia z jednych jednostek anglosaskich na metryczne zrobił się wypadek. No, jest różnica, jeżeli chodzi o ilość paliwa. Funty i kilogramy słynne. No, zgadza się. I to stworzyło pewną sytuację, że zabrakło paliwa w locie. Wykonali lot. Ale okazało się, że ci piloci, oprócz tego, że byli pilotami liniowymi, działali w aeroklubach, pasjonowali się lotami szybowcowymi. Oni byli takimi fanami lotów. Zresztą nasi piloci też, część z nich, liniowych pilotów, chętnie lata w aeroklubie na szybowcach. Te umiejętności pozwoliły im na to, że mogli wykonać lot i bezpiecznie wylądować samolotem właśnie na lotnisku. Lotem szybowym, co samoloty wcale nie są przystosowane do tego, ale to jest doskonałe wyczucie samolotu. Wiąże się to też z historią lotnictwa. Najpierw właśnie trzeba było się nauczyć latać na szybowcu. Taka była szkoła przedwojenna. Najpierw na szybowcu. Poznanie powietrza, wyczucie tego powietrza, a dopiero potem na samoloty silnikowe. W tej chwili ze względu na to, że pilot jest wspomagany techniką, technologią. Mamy komputery, mamy systemy autonomiczne, które pozwalają. W zasadzie pilot staje się powoli nadzorcą systemu, a nie powiedzmy tym, który pilotuje samolot. Pilotuje maszyna, on natomiast nadzoruje. I to ewoluujemy w tym kierunku. Natomiast no, jak każda maszyna może zawieść. Stąd rola pilota. W sytuacjach krytycznych masz głowę, myśl,
i rób wszystko, żeby móc wylądować bezpiecznie na lotnisku. A nawet być może będziesz musiał ominąć procedury w sytuacjach krytycznych. Prawda? I to jest właśnie cechą człowieka, że może coś zrobić ponadto, bo komputery, urządzenia nie zareagują inaczej, jak mają zaprogramowane. Mają gotowy algorytm i realizują go. Natomiast człowiek może inaczej. Chyba, że mówimy o zaawansowanej, coraz bardziej sztucznej inteligencji i F-22. Ale to może za chwileczkę. Mhm. Natomiast taka jeszcze rzecz, chodzi o to, co pan powiedział, panie doktorze, że w lotnictwie mamy optymalizację. Z tym związana jest modułowość tych elementów, prawda? Z tego, co wstępnie się orientuje. I teraz chodzi o naprawy samolotów. Samolot ma być w powietrzu. Podobno do 100 lat takie nowoczesne maszyny mają latać, prawda? Cały czas w powietrzu, żeby zwrócić, zamortyzować koszty. Bardzo mało czasu jest na naprawę na lotnisku. Po to, żeby uniknąć problemów związanych z naprawami, żeby nie naprawiać tego na samolocie, to buduje się tam konstrukcje modułowe, które pozwalają na szybki demontaż elementów, wymianę elementu po to, żeby to działo się bardzo krótko. No w tej chwili mamy takie sytuacje, że nawet kluczowe elementy silnika potrafimy wymieniać w bardzo krótkim czasie, 20 minut, 30 minut bezpośrednio na płycie lotniska. Ale wymaga to specjalnych technologii, które charakteryzują się bardzo wąskim polem tolerancji, a jeżeli wąskie pole tolerancji, to są wysokie koszty technologiczne. Ale to się jednak opłaca. Taki samolot musi być bardzo szybko obsłużony. To trochę przypomina Formułę 1. Oni mają 8 sekund chyba, tak? Na wymianę kół. To jest troszkę przeskalowane do 20-30 minut, godziny? No, jak spojrzymy na lotnictwo komercyjne, jak jesteśmy na lotnisku i wykonujemy lot, to samolot wylądował, dzieją się tam różne rzeczy i po godzinie jest w powietrzu, a więc mamy tą godzinę czasu na wykonanie wszystkich czynności. Samolot się składa z milionów części. Żeby go zbudować, pojedynczy samolot, zdaje się, to są dziesiątki tysięcy firm. No to jest około 40 tysięcy firm, która bierze udział. Oczywiście mówimy tutaj o globalnym, bo mamy na tym, musimy spojrzeć na to, że te 40 tysięcy firm to jest te, które produkują drut, które produkują powiedzmy nity, które produkują tkaniny i tak dalej. Dlatego ich tak jest dużo. Natomiast jak się podaje, ile trwa budowa samolotu, no to oczywiście podaje się, że tydzień, dwa, dlatego że w zasadzie w fabrykach samolotu składa się to wszystko. Składa się to i w zasadzie na linii głównego montażu, bo tak to jest. Nie? Także jeżeli robimy Airbusa, no to Airbus jest składany we Francji, w Toulouse, natomiast tam złożone są elementy z całej Europy. No, powiedzmy z krajów, które biorą udział w tym programie. No, my też mamy tam swój częściowy udział, niektóre elementy też u nas się produkuje. Może nie tak znaczące, ale też istotne, no bo w lotnictwie nie ma rzeczy nieistotnych. Czy jest jakiś wkład Polaków w takie rozwiązania konstrukcyjne? Na pewno. No znane światowe rozwiązania, no to jeżeli to już są nawet nazwiska, które są weszły do nazewnictwa w lotnictwie, no to skrzydło Pułaskiego, to charakterystyczne, które dawało powiedzmy lepszą widoczność z kabiny, dość charakterystyczne, wygięte do góry, które było pewnym kanonem, pozwoliło na to, że nasze samoloty były bardzo manewrowe. Nie? PZL 11 czy 24 charakteryzował się dużą manewrowością właśnie ze względu na tę budowę tego skrzydła. No niestety prędkość nie była zbyt rewelacyjna, a potem pojawiły się szybsze samoloty, które no niestety dawały przewagę. Ale jeżeli chodzi o manewrowość, ten samolot był niesamowicie manewrowy. Usterzenie Rudlickiego, czyli charakterystyczne V z tyłu ogona, to są właśnie te elementy, gdzie polscy inżynierowie, konstruktorzy wnieśli to... Drzewiecki, takie nazwisko. Drzewiecki, teoria śmigła. Nie? Konstrukcja skrzydeł... To kessony, które się pojawiły w lotnictwie, no to też myśl polska, technologia, gdzie zbudowano. No kesson jest taką, powiedzmy, elementem, który ma zamkniętą strukturę w postaci, no powiedzmy, zbliżonej do rury. Nie? A bo to chodzi o to, że wytrzymałość rury jest większa niż walca. No i właśnie o to chodzi, że to ma swoje przełożenie na wytrzymałość. Pozwoliło to na budowanie sztywniejszych skrzydeł i napędziło to rozwój lotnictwa. Do dzisiaj się buduje te rozwiązania. Natomiast problem był technologiczny, jak to zrobić. No, jak budowano polski samolot PZL Łoś, to nasi... Bombowiec, tak. To jeden z najbardziej znanych, który może nieistotną rolę, ale był jednym z najnowocześniejszych samolotów używanych przez Polskę w II wojnie światowej.
to tam to rozwiązanie, no to tam, żeby zanitować tą powierzchnię, to wciskano się w niewielkie szczeliny. Nawet dobierano mechaników, którzy nitowali to pokrycie, no bo żeby się zmieścili do kesonu. Jak do czołgu wybierano też. No niestety, to ta technologia nie była aż tak rozwinięta, która pozwalała na nitowanie jednostronne. To było dwustronne, stąd później się pojawiło jednostronne. Wobec tego już można było zrezygnować z tego układania człowieka z drugiej strony. Lotnictwo to jest pokonywanie kolejnych barier. Najpierw się rozpędzić, prawda, żeby w ogóle pofrunąć. Potem była bariera dźwięku, ale potem była na przykład... Bariera cieplna. Co do dzisiaj jest problemem przy osiąganiu dużych prędkości. Z tą barierą zmierzył się, nasze lotnictwo światowe ewoluowało w kierunku promów kosmicznych. Nie? No i prom kosmiczny czym był? No, samolotem wynoszonym przez rakietę. On musiał powrócić. No, wchodził w gęste warstwy atmosfery z prędkością około 25 tysięcy kilometrów. Musiał wyhamować, ale się niesamowicie nagrzewał. Struktura, niektóre jego elementy do 1600 stopni. Wobec tego trzeba było coś zrobić, żeby to zabezpieczyć i zbudowano specjalne powłoki. Powłoki, które przypominają Pumex. To był właściwie pomysł, się nawiązywano do lawy. Ciekawe, bo robiono eksperymenty i rzeczywiście tak jest, że można trzymać tą warstwę izolacyjną. Z jednej strony, a z drugiej przyłożyć palnik acetylenowy, nie czuje się na ręce żadnego ciepła. Także bardzo mała pojemność cieplna, bardzo mała. No, a jej nie pozwala właśnie na przenikanie ciepła. Co pozwalało na wykonywanie tego lotu? Pierwszy rekordowy samolot w ogóle, który ma rekord prędkości jako seryjnie budowany samolot wykorzystywany w lotnictwie bojowym, to jest rozpoznawczy SR-71. Około 3,3 macha, czyli 3,3 razy przekroczył prędkość dźwięku. To jest około 3500 km na godzinę. Ale on był budowany w specjalnej technologii. W ogóle bardzo wymagający samolot pod względem eksploatacyjnym, przygotowania do lotów. Ale zbudowany był z tytanu. Nie było lepszego materiału jak tytan, który znosiłby te temperatury rzędu 300 stopni podczas lotu. 300 stopni. A co z aluminium? Aluminium nie wytrzyma tego. Utraci swoje właściwości. Czyli stąd nie nadawał się do wykorzystania, ale zwróćmy uwagę, że promy kosmiczne wykonane w technologii tradycyjnej, z duralu. Panie doktorze, mam pytanie, które jest bardzo dziwne, ale zadam je. A propos promu kosmicznego. Dlaczego on, lecąc w kosmosie, ma skrzydła? W kosmosie mu są nieprzydatne. Przy lądowaniu. W kosmosie nie ma znaczenia. Ale skrzydło on tam je cały czas ma. No ma, no ale jak rozwiązać lądowanie? Okay. Musi wrócić na Ziemię, a ideą był powrót. Powrót na Ziemię, czyli możliwość startu i powrotu. Co w rakietach? No, wracała z reguły kapsuła. Tu chciano właśnie cały moduł. Moduł cały jako lądownik. No i to właśnie wymuszało skrzydła. No, związały się z tym ciekawe technologie. Tak samo jak Lockheed SR-71, tak samo i promu kosmicznego, zresztą te technologie się tutaj nakładały, wymagały niesamowitej obsługi. Lockheeda trzeba było po 100 godzinach eksploatacji, czyli wykonywania 100 godzinach w powietrzu, trzeba było go rozebrać, zweryfikować wszystkie części, ponaprawiać i z powrotem do lotu. Natomiast prom kosmiczny po każdym locie był kierowany do rozbiórki i do składania. Polerowanie, o ile pamiętam, jednej szyby, lekko zarysowanej na głębokość około 0,1 mm, trwało 3 zmiany, czyli 3 razy po 8 godzin. Czyli dużo kawy wypili technicy w czasie nocy kolejnej, prawda? No raczej na kawę nie mieli czasu. Nawet nie mieli czasu na kawę, ale nie na papierosa. To jest praca non-stop. No to jest praca non-stop i to ciężka praca. Oglądałem kiedyś taki dokument o sztucznej inteligencji, która dowodzi rojem myśliwców. To co zobaczyłem, mnie zszokowało, jak komputer, sztuczna inteligencja szybko uczył się na błędach. No, jeżeli to się dalej tak będzie rozwijać, to proszę powiedzieć, te militarne kwestie to nie jest my cup of tea, jak mówią Anglicy, ale fascynuje mnie to, nie ukrywam. Jak tak dalej pójdzie, to być może dojdzie do sytuacji, że myśliwce będą po prostu sterowane przez sztuczną inteligencję i będą dowodzić rojem maszyn w jakiejś potężnej liczbie. To
Znaczy, sterowanie samolotem to my już mamy zautomatyzowane i urządzenia już sterują samolotem. Problem jest w podejmowaniu decyzji, bo tutaj ta decyzyjność jest istotna przy tym. Działanie w sytuacjach krytycznych, co zastrzeżone jest właściwie dla człowieka, bo na razie maszyny nie są w stanie. No, uczymy, sztuczna inteligencja się uczy, zbiera doświadczenie. Natomiast jeszcze nie dorównuje mózgowi człowieka i raczej chyba długo nie dorówna. Natomiast wspiera. Wspiera pilotów i na samolotach F-22, czy innych samolotach już sztuczna inteligencja wspiera pilot. Pozwala wypracować pewne decyzje. Pilot nadal podejmuje decyzje. Natomiast potrafi zarządzać rojem, czyli zarządza rojem, a czyli pilot w samolocie matce kieruje rojem samolotów bezzałogowych, które się dookoła kręcą. 50 samolotów, setka może się nawet znajdować bojowych i może tym zarządzać. No to potrzebna mu jest tu sztuczna inteligencja, bo szybkość działania. Tu szybkość działania i tak. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję, podejmuje nadal pilot. To on decyduje, co atakujemy, w jaki sposób, czy w jaki sposób wykonujemy lot z miejsca, gdzie lądujemy, czy przebijamy się przez burzę, czy omijamy. Natomiast sztuczna inteligencja wskazuje mu rozwiązania, które ma. To jest takie wsparcie, bo czasami pilot, no czasami mamy to do siebie, że się, powiedzmy tak w cudzysłowie, zafiksujemy na coś i nie widzimy innych rozwiązań. Natomiast tu mamy podpowiedź, że możemy to zrobić tak, a może inaczej, a może jeszcze. I wypracowywane są w bardzo krótkim czasie. To pozwala pilotowi rzeczywiście zarządzać taką dużą ilością statków. Przypomina mi się taka sytuacja, że ten pilot, który wylądował na rzece Hudson, został oskarżony początkowo przez swoich kolegów, Amerykanów, że popełnił błąd, ale sprawa została sądownie rozstrzygnięta, że człowiek w takiej krytycznej sytuacji mentalnej nie był w stanie podjąć innej decyzji. To znaczy, chodzi o jedną rzecz, którą się nie dostrzega czasami, że inaczej działamy w sytuacji kryzysowej, a inaczej, gdy wiemy. Chodziło o to, że robiono eksperymenty w symulatorach i wszystkim pilotom udawało się dolecieć do lotniska lądowania. W symulatorach? No, w symulatorach. No bo wprowadzano te warunki, te same, które były. Wyłączył się silnik, no i piloci podjęli. I zarzucono to pilotowi właśnie, że mógł dolecieć do lotniska, a nie wykonał tego, lądował na rzece, narażając na niebezpieczeństwo ludzi. Co prawda wszyscy tam przeżyli. Natomiast w pewnym momencie pilot zauważył, że zaraz. Ci ludzie, którzy wsiadają do symulatora, wiedzą, co ich czeka. Znają sytuację, co się stało, jak to było wymienione i co mają zrobić. Natomiast ja nie wiedziałem, ja musiałem podjąć decyzję. Człowiek nie działa od razu. Musi się zastanowić, przemyśleć, w jakiej znajduje się sytuacji, opierając się o swoje doświadczenie, o swoją wiedzę. I powodowało to opóźnienie. No, opóźnienie to jest tak zwany czynnik ludzki. To jest jeden z elementów czynnika ludzkiego, który się naucza w tej chwili wszędzie i to jest podstawą, kanonem w lotnictwie po to, żeby zwrócić uwagę, że mamy pewne predyspozycje, które no, powodują, że możemy popełniać błędy. Nie tylko w lotnictwie, ekonomia no, też to znaczy, odkrywa. No zgadza się. To czynnik ludzki przenika. Z lotnictwa się wziął, wywodzi się z lotnictwa, ale on przenika tak samo, jeżeli chodzi o technologię jądrową. Tam, gdzie jest zagrożenie, szczególnie bezpieczeństwa publicznego. I wobec tego komisja, sąd stwierdził, że wobec tego dajmy czas, że piloci wsiadający do symulatora mają odczekać od momentu zaistnienia awarii, nie pamiętam, ale tam około 30 sekund. 30 sekund. Żeby przemyśleć. No mózg działa, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego. No jeszcze są procedury, które się wiążą z checklistą i z innymi rzeczami, analizą, rozmową przecież, nie? Dano. Okazało się, że nie dało się wylądować na lotnisku, że wszyscy by się rozbili w mieście. Stąd przyznano, że rzeczywiście miał rację. To nie ma, to po prostu tak funkcjonuje. My nie działamy w stresie, nawet jak w stresie działamy może i szybciej, ale no musimy wszystko przemyśleć. To nie jest, że natychmiastowo wiemy, że dolecimy czy nie dolecimy. Jak pan myśli, panie doktorze, jaka jest przyszłość awiacji? Na pewno przyszłość awiacji na pewno pójdzie w kilku kierunkach. No na pewno nie możemy powiedzieć na pewno. Powiedzmy, będą rozwijane pewne technologie, które dzisiaj znamy. Rozwijają się silnie samoloty bezzałogowe, a więc jest to pewien kierunek, który wspiera człowieka, system bezzałogowy, który w przyszłości może przejść w system autonomicznych pojazdów, gdzie my jako
pasażerowie, będziemy podchodzili do autonomicznego samolotu, wsiadali do niego i mówili, gdzie chcemy lecieć i po prostu on się uniesie i poleci. Tam, kapsuły, gdzie... prawda? No takie kapsuły i to jest realne. Fiction, już tak. Nawet teraz byłoby realne. No, jest jeszcze jednak troszeczkę problemów do rozgryzienia. To jest tak zwane projekty transportu indywidualnego w lotnictwie. To jest w skrócie SMS. Tego typu projekty były niedawno realizowane przez Stany Zjednoczone, przez Unię Europejską właśnie w celu zbadania, czy możliwe jest przeniesienie ruchu samochodowego w przestrzeń 3D, czyli z dwupłaszczyznowego w trzypłaszczyznowe. Ciekaw jestem, przepraszam, że wejdę w słowo, czy ludzie kiedyś popatrzą na te asfaltowe drogi, cały świat jest, prawda, wyasfaltowany, popatrzą jako na taki artefakt, nie? Jak to było możliwe? Wszyscy płaszczaki jeździli, prawda, tymi samochodami, a przecież możemy latać kapsułami. No, może tak będzie? No tak jak patrzymy teraz na ścieżki wydeptane w lesie, czy na bruk, drogi brukowe. Nie? No, tak. Może tak być, że możliwe, że tak to się rozwinie, że będziemy się poruszać w przestrzeni bez kół, wykorzystując, no powiedzmy, grawitację, antygrawitację. No takie tendencje tu, też są. Tu muszę zaoponować jako fizyk. No, ja to zgadzam się, ale mówię tak w cudzysłowie tak, troszeczkę. To jest osobna kwestia, ale w antygrawitację nie uwierzę. No, to znaczy wiele rzeczy nie wierzymy, a potem się okazuje, że jest. Nie? No, tak spójrzmy na nasze spojrzenie na atom, jak się zmieniło, nie? Jako niepodzielną cząstkę, a jednak okazuje, że fizyka pokazała, że się da podzielić. Mamy z wieloma, do dzisiaj, już dzisiaj zaczyna się podważać prędkość maksymalną, jaką możemy osiągnąć, prędkość światła. Raczej twierdzi się, że jest możliwe pokonanie tym, a więc no, ten... Jestem po lekturze prac Dragana i Eckerta i rzeczywiście mam szum w głowie, to są szokujące doniesienia. Czym innym jest jednak fizyka klasyczna, kwantowa, a gdzie my jeszcze dojdziemy, to jeszcze zobaczymy. Tego nikt nie wie. Także to, co będzie nas czekało. Natomiast w lotnictwie myślę, że to ten transport indywidualny, taksówkowy taki, powiedzmy, jest tendencja do rozwoju, ponieważ turystyka się rozwija, wobec tego turystyka tutaj będzie napędzała te duże samoloty, no bo jednak wygodniej linią lotniczym obsługiwać te duże samoloty i wysyłać je na dłuższe trasy, gdzie jest duże obciążenie linii. I to będzie dominowało przy lotach długodystansowych, natomiast ten indywidualny transport to jest w granicach tak 300-500 kilometrów. Do 300 kilometrów raczej się chyba nie będzie to opłacało, chociaż nie wiemy, jak to pójdzie. Potem na pewno pójdziemy, już idziemy w kierunku znalezienia paliw, które pozwolą w przyszłości na, powiedzmy, zasilanie energetyczne statków powietrznych. Bierze pan wodór? Nie do końca, ze względu na to, że wodór ma dużo ograniczeń. Wodór jest gazem, który bardzo łatwo przenika przez powierzchnię, czyli magazynowanie jest dużo, dużo problematyczne. Jest malutki. No i właśnie to jest, stal jest dla niego, nie jest barierą. To są protony. No. Z drugiej strony mamy problem z produkcją. Wymaga dużej ilości energii wyprodukowanie wodoru, co wcale też nie jest... Co innego wytwarzać niewielkie ilości, a co innego wytwarzać w dużych ilościach. To jest inne zagadnienie. Ale byłoby czysto u góry. No tak czysto to też tak nie do końca, bo w tej chwili już badania naukowe wskazują na to, że przy lotach dużymi samolotami na dużych wysokościach w stratosferze, no niestety woda nie wróci już, czyli para wodna zostanie w górze, tworząc, powiększając efekt cieplarniany. To jest kołderka. I co najgorsze, ta woda nigdy już nie wróci na Ziemię. Przynajmniej tak twierdzą eksperci, co niektórzy w tej chwili. I stąd też nie do końca jest ten wodór postrzegany jako te najlepsze rozwiązanie. Samoloty elektryczne, czy to jest realne? No już powstają jakieś samoloty elektryczne, no ale póki ta gęstość energii magazynowanej nie będzie większa, to raczej będzie to problem. Natomiast powstają małe samoloty, tak, no trudno sobie wyobrazić samolot, który właściwie w 90% będzie się składał z baterii, no to tak musi gdzieś ludzi przewozić, nie? Wobec tego tutaj jest problem Nautilus. Magazynowania. Nautilus kapitana Nemo miał baterię. Prawda? No tak, ale to była historia science fiction, chociaż pokazała, że takie rozwiązania są. Mamy baterie na okrętach podwodnych. Tyle, że czym innym jest jednak pływanie w oceanach, w wodzie, a czym innym jest pływanie w powietrzu, czyli inaczej. No zresztą
zwróćmy uwagę, że do dzisiaj, ponieważ nie było innych wzorców, nazewnictwo w lotnictwie nawiązuje do nazewnictwa morskiego, a więc statek, statek powietrzny, port, port lotniczy, a więc mamy tutaj nawiązanie. Nawigacja, nawigacja morska, nawigacja lotnicza. Powietrze to płyn. My żyjemy tak pod, na dnie oceanu, prawda, efektywnie 16-kilometrowe ciśnienie. Jest chyba faktem, zgodzi się pan ze mną, że rozwój lotnictwa umożliwił podbój kosmosu, to znaczy Apollo, misja Apollo z lat 60., kiedy Kennedy, prawda, uderzył ręką w stół, do końca lat 60. mamy być na Księżycu, to nie byłoby możliwe, gdyby nie silniki lotnicze, gdyby nie piloci. Przetestowanie w ekstremalnych warunkach. No tak, budowano samoloty eksperymentalne, na których testowano różne rozwiązania. Między innymi zbudowano kilkadziesiąt samolotów, które miały pokazać, jakie skrzydło zastosować na przykład do promu kosmicznego. Zwróćmy uwagę, on ma dość charakterystyczne to skrzydło, żeby dobrze się sprawdzało, stawało jednak stosunkowo niski opór, natomiast no, pozwoliło wylądować. Co prawda ta prędkość, piloci określali to prom kosmiczny, piloci latający na promie kosmicznym, ci astronauci, bo to astronauci, że jest to latająca cegła, że oni pilotują latającą cegłę. No, on miał tylko jedno podejście do lądowania, nie mógł powtórzyć podejścia do lądowania, wobec tego no, trzeba było tym wylądować na Ziemi jednak. Te technologie testowano, między innymi powstały samoloty rekordowe. X-15 pierwszy, który osiągnął prędkość ponad około MA7, czyli siedmiokrotnie przekroczył. No, potem powstał X-35, czy nie, 34, który znowu prawie 9 machów. Także to są znaczne. Testowano różne rozwiązania. Tu właściwie decydowały napędy rakietowe, no bo prom kosmiczny, jak wracał z przestrzeni kosmicznej, to w zasadzie nie miał silników. To był szybowiec. Normalny szybowiec, no dość specyficznym kształcie, ale to był szybowiec. On nie miał silników, żadnego napędu. Pozwalał, mógł tylko sterować i wypuścić w podwozie do lądowania. Na tym się kończyło. No, żeby skrócić dobieg, no, korzystał z rozwiązania stosowanego w wojsku, a więc spadochron hamujący. Pomyślałem o kompletnie nowych wyzwaniach w postaci na przykład latania takimi statkami powietrznymi na Marsie, gdzie atmosfera jest praktycznie zerowa. No NASA, Amerykanie przewidują, że tam wykorzysta się jednak sterowce, które będą utrzymywały się w atmosferze na dużej wysokości i umożliwią przeżycie. No to jest jeden z projektów. To jak to będzie, to nie wiemy, ale rzeczywiście jest takie rozważania. Są, to Wenus są, również, zdaje się. Znaczy to na Wenus. To na Wenus, nie na Marsie. Bo sterowiec na Marsie nie dałby rady. Przepraszam, myślałem o Wenus. To gęsta atmosfera Wenus. Na Wenus. 60 atmosfer. No, także na dużej wysokości, gdzie warunki są zbliżone ciśnieniowo, dałby się utrzymać sterowiec i właśnie tam to byłaby baza wypadowa na Wenus. Panie doktorze, jakie jest pana marzenie jako takiego pasjonata? Chciałby pan doświadczyć czegoś albo coś zobaczyć? Kiedyś bardzo chętnie chciałem się przelecieć samolotem, który obsługiwałem. Obsługiwałem samoloty Su-22, wobec tego było to, no ale to jest niemożliwe w warunkach wojska ze względu na to, że przepisy zabraniają i nie wolno wozić osób postronnych na samolotach bojowych, ale to było ciekawe marzenie, ciekawe wyzwanie. Przelecieć się, no bo innymi samolotami poddźwiękowymi, transportowymi czy pasażerskimi człowiek się trochę się polatało. Natomiast, czy balonem, nie? Natomiast, no tutaj śmigłowcami. Natomiast tutaj nie miałem okazji i chyba już do końca życia nie będę miał, ale to byłoby fajne wyzwanie właśnie przelecieć się samolotem bojowym z prędkością naddźwiękową, co byłoby dość ciekawe, no to byłoby fajne. To nie są wrażenia optyczne, to znaczy to chyba jest wszystko rozmazane, prawda, na takich prędkościach. To znaczy na tej wysokości inaczej się postrzega. To my postrzegamy na ziemi, tak? Natomiast w powietrzu nie, to ta prędkość nie jest tak odczuwalna. Zresztą jak lecimy samolotem pasażerskim, leci 900 km na godzinę na tej wysokości, co widzimy? No chmury powoli się przesuwające, gdzieś tam na gole, powoli przesuwającą się ziemię. A więc to postrzeganie jest troszeczkę inne. Wynika z optyki i z odległości. Kiedy lecimy samolotem pasażerskim na 10-12 tysiącach metrów, tam jest oczywiście malutkie ciśnienie. Coś trzeba z tym zrobić. To znaczy po to, żeby nam zapewnić warunki życia na tej wysokości, no musimy klimaty odpowiednio utrzymywać naciśnienie w kabinie, no i kabina i kadłuby muszą to wytrzymać. To pulsuje.
Ponieważ warunki są zmienne, bo samolot startuje, to na powierzchni Ziemi ma standardowe ciśnienie przy powierzchni Ziemi, natomiast w miarę wznaszania się na zewnątrz ciśnienie maleje. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby zmalało do tego, co jest na zewnątrz, bo byśmy zginęli w tym samolocie. Wobec tego no, trzeba zwiększać ciśnienie w kadłubie. No i czym wyżej, tym to ciśnienie w kabinie jest wyższe. Oczywiście dla nas ono jest normalne, natomiast w stosunku do otoczenia jest ono wyższe, czyli ta różnica. Tak. Dla nas ta istotna jest ta różnica, która powoduje rozdymanie się kadłuba. I ten kadłub sobie tak, powiedzmy, rozszerza się, kurczy. Tak. I były katastrofy z tym związane, dlatego że na początku nie dostrzegano tego, że tak może być. Między innymi komet. Na kometach. Angielski komet. Tak, angielski. Pierwszy samolot z napędem odrzutowym, pasażerski to mówimy. Dwie katastrofy się zdarzyły, zanim zrozumiano, z czym to jest powodowane. Dlaczego kadłub w powietrzu się rozleciał? No rozleciał się na skutek właśnie zmęczenia materiału, które było cały czas ściskane. No, tam jeszcze zjawisko karbu, bo niefortunnie były zaprojektowane okna. Nie takie jak były okrągłe, tylko w postaci takich kwadratowych wycięć. Nie? Także to spowodowało, że no, te dwa elementy nałożyły się tak, że mimo, że kadłub był liczony wytrzymałościowo, statycznie, bardzo dobrze znosił, natomiast no, niestety nikt nie pomyślał, że to może nastąpić zmęczenie, no bo w skrzydłach wiedziano, że tak się dzieje. Natomiast kadłuby nie zdawano sobie sprawy. Dopiero no, katastrofa nauczyła nas, jak to projektować, jak to budować. Jak patrzę na takiego kolosa typu Airbus 380, Airbus, no. Największy? No to jest największy taki pasażerski produkowany seryjnie. To jest największy samolot. Ile on waży? 500? 500, no masa startowa, bo tu mówimy o maksymalnej masie do startu, to jest około 540, o ile pamiętam, ton. Ton, 540 ton. To po naszej rozmowie, gdzie się mnóstwo rzeczy nauczyłem, zaczynam na to patrzeć już inaczej, że ten kolos lata, ale ile tam, prawda, efektów dochodzi do głosu. No, największym samolotem no to jest AN-225 Mirja. Jeden egzemplarz powstał, zresztą został zniszczony w wojnie ukraińskiej, bo on latał w liniach ukraińskich. Największy samolot transportowy to jest ponad 600 ton, 640. No to 640 tysięcy kilogramów w powietrzu unieść, to jest wyzwanie. No, samolot powstał dla radzieckiego jeszcze wówczas programu kosmicznego. Przewozić miał na grzbiecie Burana. Zresztą tak Amerykanie zbudowali swojego, adoptowali Beninga 747 dla potrzeb przewozu swojego promu kosmicznego, no bo promy kosmiczne mogły lądować na wybranych lotniskach na świecie. Było ich ponad 30 na całym świecie, no ale potem musiały się jakoś dostać do Stanów Zjednoczonych na ten przylądek Canaveral. Wobec tego no, trzeba było jakoś przewozić. Wobec tego wymyślono, że będą przewożone samolotem, na grzbiecie samolotu. Stąd taki dość ciekawe. To były pojedyncze samolotu, ponieważ w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego został samolot, program został anulowany, bo nie było pieniędzy. Wobec tego wykorzystano ten samolot, odbudowano, Ukraina odbudowała i wykorzystała do transportu. No, cieszył się dużą popularnością. Ten samolot w zasadzie był ciągle eksploatowany w powietrzu i okazało się, że jest to efektywne wykorzystanie samolotu. Amerykanie zresztą rozważali budowę samolotu większego nawet. Okazało się, że to z przyczyn ekonomicznych jest nieopłacalne, dlatego że nie ma zapotrzebowania aż tak dużego dużych przewozów. Na tak duży. Jeden samolot z zupełności wystarczy dla rozwiązania problemów światowych. Stąd zrezygnowano z tego, z budowy tego obiektu. No, innym wyzwaniem no, też śmigłowce. No, zwróćmy uwagę, że śmigłowce mimo swoich wad, mimo kosztowności eksploatacji troszeczkę rzucają, ale to, że mają zaletą pionowy start, lądowanie, zawis, to zdecydowanie. Odrzutowce również mogą startować. Tak, ale to jest pewien, to jest jednak inne start, lądowanie i jest jednak, tu są inne problemy. Problemy ze statecznością, samoloty, jeżeli zwrócimy uwagę, historycznie nie rozwinęły się ten kierunek samolotów. No w tej chwili mamy ich 35. Był Harrier, Rosjanie budowali Jaka 32. One zaprzestano tego, dlatego że jest bardzo kosztowne. To śmigłowiec lepiej się tu sprawdza. Natomiast z przyczyn bojowych. Chodziło tutaj o przede wszystkim, te samoloty powstały tylko dlatego, że pozwalają na start z niewielkich płaszcz. Czyli nie potrzebują
wielkiej drogi rozbiegu, no bo każdy samolot startuje z dużego lotniska, no a tu można go ukryć gdzieś i z lasu może nam wystartować. No i to tylko decydowała bojowa. Natomiast zastosowania cywilne nie znalazły takie samoloty zastosowania cywilnego. Natomiast śmigłowce tak, dlatego że mogą nieść pomoc, mogą wszędzie wylądować, wszędzie zawisnąć, nie muszą lądować, żeby podjąć i nieść pomoc ludziom. To jest tą zaletą śmigłowców. No, myśmy eksploatowali w Polsce Mi-6, śmigłowiec Mi-6, który no, wstawiał u nas linie energetyczne w trudnym terenie, górskim czy na bagnach. Między innymi zresztą w 1984 roku bodajże wznosił kopułę na Zamku Królewskim, a więc wyniósł ją i posadowił na górze. Myśmy w Polsce... że też te zakończenia katedry wrocławskiej były śmigłowcem. No całkiem możliwe tego położone. Akurat nie tego, ale rzeczywiście to jest wygodne, w mieście się sprawdza, gdzie jednorazowo podnieść taki, to po co budować dźwig, jak tak. Można śmigłowcem to unieść i precyzyjnie ustawić, bo to chodziło i też o precyzję. Także śmigłowiec się sprawdza. W sumie największy śmigłowiec też jest rosyjski Mi-26T. To jest ponad 50 ton w powietrzu. To jest niesamowita tak. masa. No, potem panie chyba doktorze. Angielskie z Kingstallon. Bardzo panu dziękuję za czas nam poświęcony. To jest ogrom wiedzy i doświadczenia. Poruszyliśmy kilka takich newralgicznych punktów, ale mam wrażenie niedosytu. Czy możemy liczyć ewentualnie na kontynuację? Ja jestem do dyspozycji. Myślę, że bardzo miło mi się rozmawiało. Tu wiele rzeczy można było rozwijać, udział Polaków, przecież II wojna światowa, w rozwój w ogóle techniki, bo tu tylko wspomnieliśmy o tym, ale przecież znaczenie polskich inżynierów, techników było znaczące. O polskim przemyśle lotniczym jest tematów do poruszenia naprawdę bardzo dużo. Bardzo mi było miło, bo bardzo fajnie się rozmawia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia zatem w kontynuacji. Myślę, że się spotkamy jeszcze. To był kolejny odcinek Fizyki bez zamulania. Nagraliśmy go w naszym tym razem lotniczym studio 504 przy wsparciu działu mediów Politechniki Wrocławskiej i Radia Luz Politechniki Wrocławskiej. Odcinek przygotowałem razem z Lucyną Róg. Zapraszamy na kolejny.